kolejny dzień naszych morskich zmagań z dorszami władysławowskimi. Słuchajcie, chciałbym w dzisiejszym dniu pokazać Wam parę jeszcze kadrów, przebitek z używania multiplikatora Okumy i tego wędziska Dragona. Przyznam się szczerze, że nie przypadło mi do gustu ten sprzęt. Wędzisko jest strasznie sztywne, to jest wędzisko to do 400 gram. No nie nadaje się za bardzo na nasze małe dorsze, które łowimy mimo wszystko w naszym Morzu Bałtyckim. Jeżeli chodzi o multiplikator, strasznie to przełożenie mnie zabija, wykańcza w zasadzie, bo trzeba się naprawdę sporo nakręcić, żeby tą rybę wyciągnąć. Plusem natomiast jest licznik. Licznik bardzo fajnie się sprawuje. Przekłamanie tego licznika, jeżeli łowimy na głębokościach mniej więcej 70-80 metrów, jest niewielkie. Mi, jak sam sprawdzałem z pomiarami, które ma szypę na swojej sądzie, no to u mnie, jak on miał 75 metrów, u mnie było 81-82. No więc naprawdę bardzo fajnie się sprawuje ten liczniczek. Jeżeli chodzi o wędzisko, to tak jak mówię, ono jest dosyć sztywne i w tym momencie fajnie się czuje, jak ta ryba bierze, bardzo fajnie przynosi te drgania tej ryby, one nie są tracone poprzez to, że wędzisko jest miękkie, ale jest coś za coś. Wyholowanie ryby z dużej odległości, dużej głębokości, przy założeniu jeszcze takiego małego multiplikatora, no jest ciężką sprawą, ryba potrafi się spiąć, no a poza tym nakręcimy się naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Jeśli chodzi o plecionkę, którą ja osobiście używam, łowiąc tutaj na kutrach wędkarskich we Władysławowie, to korzystam z plecionki Atlantic 020. Bardzo fajna plecionka, bardzo fajnie się sprawuje. Mnie kosztowała 73 zł. No, mamy nawet na jej zdjęciu holownik Neptun. To jest holownik, jednostka tego samego armatora, co kapitan Wiśniewski, po prostu pana Leszka Wiśniewskiego. I ta plecionka naprawdę, słuchajcie, daje radę. 0,20 to jest taka grubość, która no, nie robi nam tak zwanego balonu w wodzie, jak mamy silny dryf, bo jest po prostu cieniutka, a z drugiej strony jest bardzo, bardzo mocna. Gdzieś tu zaraz Wam powiem, jeżeli chodzi o tą moją akurat plecionkę, no to 18, prawie że 19 kg rybę da się nią wyfalować, więc w zupełności naprawdę starczy. To tyle, co chciałem powiedzieć. Naprawdę nie kupujcie sobie multiplikatora, no chyba że macie jakieś problemy zdrowotne, że wolicie mieć to okropnie małe przełożenie przy takim małym multiplikatorze i wolicie naprawdę kręcić, niż jakoś tam siłowo to w inny sposób rozwiązywać, to multiplikator się nadaje. W innych przypadkach naprawdę sobie podarujcie ten multiplikator. Tak samo z wędziskiem. Lepiej wędzisko troszeczkę miękkie niż takie sztywne. Nie spadnie Wam ryba, no i frajda jest dużo, dużo, dużo lepsza. Większa frajda jest, jeżeli mamy naprawdę wędzisko mięciutkie. Czujemy tą rybę, jak nam skacze, wędzisko się ugina, pracuje bardzo fajnie. No i oczywiście ryba nam nie spada przy miękkim wędzisku.